Czy wiedziałeś, że Mao Zedong potrafił pływać? Tak, to prawda, wielki przewodniczący Mao Zedong potrafił pływać, był w tym naprawdę dobry i tak dobry, że jego pasja, pływanie, dała wielu ludziom radość, jaką słońce narodu olśniło lud, ale nie tylko Mao potrafił pływać. Słyszeliście o jego przygodzie w górach Tatrach? Usiądźcie i posłuchajcie. Było piękne lato 68 roku. Chairman Mao przybył do Polski, aby się wychillować nad Morskim Okiem z towarzyszem Gomułką. Panowie początkowo nie przepadali za sobą, ale po śmierci Stalina wszystko się zmieniło. Mao, wiedząc, że Chruszczow był fatalnym pływakiem i Gomułek nie lubił zbytnio sekretarza KC, postanowił zakolegować się z Gomułkiem. Obaj wiedzieli, że piec 8-6 dni po śmierci Gruzina wreszcie mogą przestać udawać, że nie mają się ku sobie. Początkowo woda w Morskim Oku była zimna, jednak Mao nie zważał na temperaturę. Przecież kąpał się tydzień temu w Amurze na złość przemądrzałym Sowietom na granicy sino-sowieckiej. Gomułek jednak nie był tak bardzo obeznany z wodą, jego obcisły kostium kąpielowy, którego nie używał od czasu biwaczku z chudzą, wydawał się mało podobny do kostiumu Kima i nie mylił się, Gomułek i Kim zaopatrzyli się w kostiumy sowieckie dla karłów. Jednak Mao wiedział, że jeśli nie zachęci Gomułka do wspólnego opluskania, ten stanie się drugim Chruszczowem i jako jedyny łysy sekretarz nie będzie miał przyjaciela do osmarowania główki szamponem. Dlatego Mao podpłynął do brzegu, gdzie moczył niepewny siebie Gomułka i spytał się nienaganną polszczyzną. Mój drogi, rewolucji nie skończono w tydzień. Moja rewolucja jeszcze trwa, ale mój czas dla zbie jest nieograniczony, póty śmierć nas nie rozłączy. Och, Mao, ty romantyku! Zaczerwienił się Gomułka. Chodź i pożądaj mnie! Odparł, sami wiecie kto. I razem wskoczyli do Morskiego Oka.